zapowiada premier Beata Szydło na pierwszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Tego oczekują Polacy, ten szybszy rozwój jest potrzebny. CBA rozbiło grupę przestępczą, która miała wyłudzić 40 milionów złotych unijnych dotacji oraz 9 milionów złotych z nienależnego zwrotu podatku VAT. Chodziło o pieniądze przeznaczane na dofinansowanie projektów o charakterze innowacyjnym. A w Jerozolimie na wzgórzu Herzla pochowano byłego prezydenta i premiera Izraela Szimona Peresa. Szimone Peres, gdybyś także sam, gdybyś patrzył w Polski. Mariusz Gzyr, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Premier Beata Szydło otworzyła inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Szefowa rządu powiedziała, że komitet będzie odpowiadał za rozwój i politykę gospodarczą. Będzie też opiniował projekty ustaw z tej dziedziny. Podkreśliła, że rządowi zależy na szybszym rozwoju kraju. Polska musi się szybciej rozwijać, tego oczekują Polacy. Ten szybszy rozwój jest potrzebny po to, żebyśmy mogli realizować założone nasze plany rozwojowe, społeczne, wyrównywanie szans. Dzisiaj Polacy chcą żyć na europejskim poziomie, chcą mieć równe szanse, chcą mieć przede wszystkim godne życie. Premier wyraziła przekonanie, że członkowie komitetu poradzą sobie ze stojącymi przed nimi zadaniami. KERM zajmie się najpierw przygotowaniem harmonogramu swojej pracy na najbliższe miesiące. Przewodniczący komitetu, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przypomniał, że powołanie tego gremium jest spełnieniem obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. KERM ma strzec koordynacji polityki gospodarczej. Takiej koordynacji, która ma z jednej strony doprowadzić do dobrego, zdrowego wzrostu PKB, wzrostu gospodarczego, a z drugiej strony utrzymać stabilność budżetu, stabilność finansów publicznych państwa. Wicepremier poinformował, że jego zastępcą w komitecie będzie przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Morawiecki podkreślił, że jednym z jego głównych zadań będzie utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego. Dodał, że komitet omówi najważniejsze ustawy, które mają do końca roku trafić do Sejmu. Będzie to m.in. konstytucja dla biznesu, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacja ustaw dotyczących dochodzenia wierzytelności i otoczenia prawnego przedsiębiorców, a także ustawa skracająca czas przechowywania akt pracowniczych przez przedsiębiorstwa. Wicepremier zapowiedział też nowelizację ustaw dotyczących VAT i prawa energetycznego. To nowa jakość i zmiana myślenia o sprawach Polski, powiedziała na naszej antenie Marzena Machałek z PiS. Widzimy tutaj przemodelowanie myślenia o Polsce, przemodelowanie myślenia o zarządzaniu sprawami Polski. Chcemy skończyć z Polską resortową, że każdy resort zajmuje się jakimś działem, który jest ze sobą niezależny, bo nie można oddzielać edukacji, spraw socjalnych od rozwoju gospodarki. To wszystko jest ze sobą spójne. Jeżeli się nie utworzy tej normalności i normalnego, spójnego zarządzania, powiedziałabym takiego bardziej holistycznego, to nie będzie po prostu efektów. Rozwój gospodarczy Polski musi być powiązany z rozwojem społecznym, przekonywała. Odkąd pamiętam, po 1989 roku, ja mam wrażenie, że duch Balcerowicza wiecznie żywy w różnych wypowiedziach, że właściwie to tak, Polska ma się rozwijać gospodarczo, ale to nie ma nic mieć wspólnego z tym, że Polakom ma być lepiej. A my chcemy dokładnie odwrotnie. Polska ma się rozwijać gospodarczo i to mają odczuwać Polacy. I to ma być związane z rozwojem społecznym. A już za chwilę na naszej antenie informacje dnia w skrócie. Po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Jest 12:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Na pierwszym posiedzeniu zebrał się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Na jego czele stoi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. W inauguracyjnych obradach wzięła udział też premier Beata Szydło. Szefowa rządu powiedziała, że komitet będzie odpowiadał na rozwój i politykę gospodarczą. Będzie też opiniował projekty ustaw z tej dziedziny. Beata Szydło podkreśliła, że polska gospodarka powinna szybciej się rozwijać, aby Polacy mogli godnie żyć. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się najpierw przygotowaniem harmonogramu pracy na najbliższe miesiące. Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli rok akademicki. Inauguracja miała szczególny charakter, bo w tym roku przypada 200-lecie uczelni. Rektor profesor Marcin Paus mówił o zmianach na uniwersytecie, które będą możliwe dzięki wsparciu finansowemu państwa.
Powtarzam przy każdej okazji, że nasz uniwersytet chce być uniwersytetem badawczym. A więc jakim? Takim, który przede wszystkim prowadzi badania na najwyższym poziomie i dzięki temu świetnie kształci, gdyż jakość kształcenia wynika właśnie z doskonałości w nauce. Będziemy mogli naszym studentom zaoferować unikalne nauczanie tylko wtedy, gdy na wszystkich uniwersyteckich wydziałach to badania będą miały pierwszoplanowe znaczenie. Uniwersytet Warszawski stawia na rozwijanie badań interdyscyplinarnych i powołanie ośrodków, które będą udostępniały uniwersyteckie zasoby. Rektorowi zależy też na przyciągnięciu zagranicznych studentów, którzy później, kontynuując studia lub karierę w innych ośrodkach, staną się naszymi ambasadorami. Uniwersytet już dziś przyciąga ich dobrym kształceniem, ciekawymi tematami badań, inspirującym środowiskiem. Trzeba jednak poprawić to, co może ich zniechęcać, na przykład nieodpowiednie warunki pracy i studiowania. Modernizacja uczelni sprawi, że te bariery znikną. Dodatkowo zamierzamy stworzyć fundusz stypendialny dla studentów zagranicznych. Rektor Marcin Pałys poprosił o wsparcie ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra spraw zagranicznych, by rok 2018, stulecie odrodzenia Polski, został ogłoszony rokiem promocji polskiej nauki na świecie. Francja potwierdza, że rozpoczęły się przygotowania do bitwy o Mosul, główną siedzibę państwa islamskiego w Iraku. Początkiem była operacja francuskich samolotów typu Rafael. Minister obrony Jean-Yves Le Drian nie powiedział tego otwarcie, ani nie wyjaśnił, jaki charakter miały loty Rafali, czy chodziło o rozpoznanie, czy o atak. Z jego słów wynika jednak, że jest to przygotowanie ofensywy przeciwko drugiemu po Bagdadzie mieście Iraku, które znalazło się pod kontrolą dżihadu. Według francuskich ekspertów wojskowych 8 samolotów wielozadaniowych miało rozpoznać cele i ewentualnie zlokalizować pozycje islamskich terrorystów. Najprawdopodobniej ofensywa koalicji zacznie się w październiku, po przerzuceniu do Iraku dodatkowych 600 żołnierzy amerykańskich. W sumie będzie ich tam ponad 5 tysięcy. Mają oni wspierać w akcji armię iracką. Wojskowi liczą także na jednostki kurdyjskie. Istnieją obawy, że może wybuchnąć konflikt na tle religijnym. Większość żołnierzy irackich to szyici, a mieszkańcy Mosulu są sunnitami. Francuskie samoloty wystartowały z lotniskowca Charles de Gaulle. Na jego pokładzie znajduje się 28 maszyn typu Rafale. Kolejnych 12 jest w Jordanii i w Arabii Saudyjskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 25 minut zostało do godziny pierwszej. Wracamy do magazynu informacyjnego 24 godziny w Polsce i na świecie. Mariusz Gzyl. 24 godziny w Polsce i na świecie. Unijni ministrowie środowiska zgodzili się na szybką ratyfikację porozumienia klimatycznego z Paryża z ubiegłego roku. Decyzja zapadła w Brukseli na nadzwyczajnym spotkaniu. Dla Warszawy ważne by było uwzględnienie specyfiki każdego kraju. W przypadku Polski chodzi o uznanie szczególnej roli węgla w gospodarce. Minister środowiska Jan Szyszko powiedział po spotkaniu, że Polska otrzymała gwarancję, że będzie realizowała politykę klimatyczną na bazie własnych zasobów i uwarunkowań. To jest sukces, tak, oczywiście musimy zamykać z jednej strony te instalacje elektryczne, które pracują na węglu, na przestarzałych technologii, po to, żeby tworzyć nowe, które są bardziej efektywne, które są mniej emisyjne, a węgiel kamienny musi być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, co najmniej jeszcze przez kilkadziesiąt lat. W sprawie ratyfikacji porozumienia klimatycznego z Paryżem Unii Europejskiej bardzo zależało na pośpiechu. Zrobili to już bowiem wcześniej najwięksi emitenci gazów cieplarnianych jak USA czy Chiny. Przedstawiciele tych państw w listopadzie podczas szczytu w Maroku zasiądą do stołu negocjacyjnego, by rozmawiać o rozpoczęciu wdrażania paryskiej umowy. Ze względów wizerunkowych Unia Europejska chciała również być w tym gronie. Jednak proces ratyfikacji w parlamentach narodowych krajów członkowskich przebiega zbyt wolno i na pewno nie zakończy się do listopada. Zdecydowano więc, że w szybszym trybie na ratyfikację zgodzą się najpierw unijni ministrowie środowiska, a następnie dopiero Parlament Europejski. Akceptacja europosłów spodziewana jest w przyszłym roku. Wielu młodych Gruzinów wyznania prawosławnego chce wziąć udział w mszy z papieżem. Polski misjonarz w Gruzji uczestniczył w powitaniu Franciszka na lotnisku imienia Szoty Rustawelego w Tbilisi. Trwa pielgrzymka Ojca Świętego do Gruzji. Ksiądz Jerzy Piluś, od wielu lat misjonarz w Gruzji, powiedział Polskiemu Radiu, że gruzińska młodzież jest zainteresowana wizytą papieża. Widziałem w ostatnich dniach, że bardzo dużo ludzi młodych, prawosławnych przychodziło do katedry katolickiej po wejściówki na mszę z papieżem. Czyli na pewno jakieś oczekiwanie i zainteresowanie jest, co papież powie, co przyniesie. Też bardzo pozytywne.
inne reakcje były strony patriarchy, który na przykład sprzeciwił się temu, żeby były jakiekolwiek protesty przeciwko wizji papieża. Patriarcha Gruzji sprzeciwił się działaniom niektórych prawosławnych duchownych. Grupa około 40 osób protestowała w Tbilisi pod nuncjaturą przeciwko zaproszeniu papieża. Patriarcha całej Gruzji, Eliasz II, podkreślił, że jest to indywidualna sprawa niektórych duchownych, którzy nie wyrażają woli Kościoła prawosławnego, ponieważ papież przybywa do Gruzji na zaproszenie patriarchy. Przedstawiciele 10 krajów, w tym Polski, wzięli udział w spotkaniu Grupy Europy Środkowo-Wschodniej Europejskiej Unii Nadawców, które odbywa się w Pradze. Celem spotkania w stolicy Czech było m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska w ramach zarówno Grupy Wyszehradzkiej, jak i całej Grupy Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie współpracy Europejskiej Unii Nadawców. W spotkaniu brała udział prezes Polskiego Rady. Tak komentowała dzisiejsze obrady. Rozmawiamy o zmianie struktury i o nowych projektach Europejskiej Unii Nadawców i jest to bardzo, bardzo ciekawa, owocna praca, współpraca, rozmowy, w których wymieniamy się doświadczeniami, uwagami swoimi na temat nowych projektów. Także takie spotkania są regularną podstawą współpracy w ramach Europejskiej Grupy Nadawców i to jest jedno z nich. Prezes Polskiego Radia zwróciła również uwagę na planowane wspólne projekty Grupy Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy są zainteresowani tym, żeby się dzielić doświadczeniami, żeby wspólnie realizować projekty. Także rozmawiamy nie tylko o programie V4, ale rozmawiamy również o wspólnym festiwalu muzycznym, którą by współtworzyły programy dedykowane młodym odbiorcom, czyli nasza czwórka, odpowiedniki węgierskie, czeskie i słowackie. Więc myślimy o różnych projektach i taki pomysł współpracy, bliskiej współpracy jest bliski wszystkim członkom Grupy Wyszehradzkiej. Europejska Unia Nadawców powstała w roku 1950 jako organizacja skupiająca publiczne stacje radiowe i telewizyjne Europy Zachodniej w celu wymiany realizowanych programów i wspólnej produkcji audycji dla widzów w wielu krajach. Obecnie należy do niej niemal 2000 stacji telewizyjnych i radiowych nadających dla ponad miliarda ludzi na całym świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii wezwało ambasadora Rosji w tym kraju w związku z krytyką raportu na temat zestrzelenia samolotu nad Ukrainą ponad 2 lata temu. A chodzi o opublikowany przedwczoraj dokument autorstwa międzynarodowych śledczych. Według nich samolot MH17 został strącony przez rakietę Buk, którą wystrzelono z terenu okupowanego przez rosyjskich separatystów. Moskwa nazwała te ustalenia spekulacjami i zarzuciła śledczym brak obiektywizmu. Beata Płomecka. Rosyjski ambasador został wezwany, bo jak podkreślił holenderski MSZ, Moskwa podawała w wątpliwość profesjonalizm, uczciwość i niezależność holenderskiej prokuratury, która koordynowała międzynarodowe śledztwo. Biorąc pod uwagę wydźwięk dowodów, Rosja powinna uszanować wyniki dochodzenia, a nie kwestionować ich i rozsiewać wątpliwości. Brzmi oświadczenie szefa holenderskiej dyplomacji. Grupa międzynarodowych śledczych jeszcze nie zakończyła prac. Na razie zaprezentowała wstępny raport, podkreślając, że już te dotychczasowe ustalenia nie budzą żadnych wątpliwości. Możliwe było dokładne określenie miejsca, z którego rakieta została wystrzelona, a był to rejon wschodniej Ukrainy, okupowany przez rosyjskich separatystów. Śledczy ustalili również, że system rakietowy Buk został przywieziony z Rosji na te tereny i po zestrzeleniu samolotu do Rosji powrócił. Nie wskazano natomiast jeszcze konkretnych osób za to odpowiedzialnych. Lista podejrzanych liczy około 100 nazwisk. Tymczasem Kijów alarmuje, że separatyści zrywają rozpoczęty niedawno proces pokojowy. Bojówkarze nie dotrzymują zawieszenia broni. Szef ukraińskiej delegacji w trójstronnej mińskiej grupie do spraw uregulowania sytuacji w Donbasie stawia pytanie o sens dalszych rozmów. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Szef ukraińskiej delegacji w mińskich pertraktacjach Leonid Kuczma podkreślił, że separatyści nie wykonują uzgodnień. 21 września w Mińsku umówiono się co do wycofania wojsk z 3 stref pilotażowych na linii rozdziału sił. Warunkiem wycofania wojsk miało być co najmniej tygodniowe zawieszenie broni. Tymczasem sztab generalny ukraińskiej armii donosi o ostrzałach ze strony separatystów, również w strefach, które mają być objęte wycofaniem wojsk. Jak zaznaczył Leonid Kuczma, nad pokojowymi regulacjami pracowano długo i była szansa na wycofanie sił. Jednak, jak dodał, działania separatystów niweczą te plany. Były ukraiński prezydent podkreślił, że ostrzały jego zdaniem nie są samowolnym aktem watażków separatystów. Dlatego, jak zaznaczył, w najbliższą środę w Mińsku postawi pytanie o sensowność dalszych prac grupy do spraw uregulowania konfliktu w Donbasie. Z kolei szef rosyjskiej dyplomacji zarzucił Stanom Zjednoczonym chęć wykorzystania terrorystów do rozprawy z syryjskim reżimem. Siergiej Ławrow mówił o tym w wywiadzie dla telewizji BBC World.
Jednocześnie przypomniał, że odsunięcie od władzy Baszara al-Asada nie było warunkiem porozumień w sprawie Syrii. Maciej Jastrzębski. Od kilku dni trwa konflikt między Moskwą a Waszyngtonem na tle kryzysu syryjskiego. Waszyngton twierdzi, że Rosja, prowadząc wspólnie z armią Asada działania wojenne, naraża życie cywilów i powodzenie antyterrorystycznej operacji. Tymczasem Moskwa oskarża Stany Zjednoczone o wykorzystywanie terrorystów do obalenia syryjskiego reżimu i wywierania presji na Rosję. Rosyjscy eksperci twierdzą, że kontakty rosyjsko-amerykańskie zabrnęły w ślepą uliczkę. Tymczasem próbę zażegnania konfliktu podjęli w rozmowie telefonicznej szefowie dyplomacji obu krajów Siergiej Ławrow i John Kerry. Jak poinformował rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow, padła propozycja rozpatrzenia możliwości wspólnego działania na rzecz normalizacji sytuacji w Aleppo. Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle wkroczył do ofensywy, której celem jest odbicie z rąk dżihadu Mosulu. To położone w północnym Iraku nad rzeką Tygrys miasto jest bastionem tzw. państwa islamskiego w tym kraju. Więcej na ten temat wie Marek Brzeziński. Francuski okręt przebywa teraz we wschodniej części Morza Śródziemnego. To z tego miejsca z lotniskowca oderwały się wielozadaniowe samoloty typu Rafale, by wziąć udział w operacji odbicia Mosulu z rąk dżihadystów. Po zdobyciu przez wojska irackie Faludży teraz głównym celem ofensywy przeciwko pozycjom państwa islamskiego jest Mosul, drugie co do wielkości po Bagdadzie miasto w Iraku. Szczegóły akcji francuskiego lotnictwa nie są znane i nie wiadomo, czy chodzi tylko o rekonesans, mający umożliwić rozpoznanie pozycji dżihadystów, by lepiej móc określić cele przyszłych nalotów czy o atak z powietrza. Francuska jednostka pozostanie w rejonie obecnego działania do końca października, gdyż na początku przyszłego roku rozpoczyna się mający trwać kilkanaście miesięcy jej przegląd techniczny. Na pokładzie lotniskowca znajdują się 24 samoloty typu Rafale, dwie maszyny pomocnicze, samolot patrolowy i cztery śmigłowce. Kolejnych 12 myśliwców jest w bazach w Jordanii i w Arabii Saudyjskiej. Rozłam wśród hiszpańskich socjalistów. Największa partia opozycji podzieliła się na dwa obozy, zwolenników i przeciwników lidera ugrupowania Pedro Sancheza. Ponad połowa członków zarządu partii podała się do dymisji i oświadczyła, że nie uznaje Sancheza za swojego przewodniczącego, a przyczyną jest blokowanie przez tego polityka powstania hiszpańskiego rządu. Ewa Wysocka. W Hiszpanii zaczęto nazywać Pedro Sancheza panem nie. Słowo to wielokrotnie powtórzył, kiedy odmawiał liderowi partii ludowej Mariano Rajoyowi stworzenia wielkiej koalicji. Potem Sanchez odmówił też wstrzymania się od głosu podczas głosowania kandydatury Rajoya. Wkrótce jego blokada może doprowadzić do zwołania w Hiszpanii trzecich w ciągu roku wyborów parlamentarnych. Po wypowiedzi socjalisty Felipe Gonzalesa w partii doszło do rozłamu. W udzielonym wywiadzie przyznał on, że został przez Sancheza oszukany. Powiedział mi, że nie przechodzi do opozycji, że nie zamierza tworzyć alternatywnego rządu i że w parlamencie wstrzyma się od głosu, aby nie przeszkodzić w powstaniu rządu. Skarżył się były premier Hiszpanii. Połowa zarządu partii wypowiedziała Sanchezowi posłuszeństwo. Polityk zaś oświadczył, że nie zamierza podać się do dymisji i ogłosił zwołanie w Hiszpanii nadzwyczajnego zjazdu socjalistów. Szymon Peres, były prezydent i premier Izraela, został dziś pochowany w Alei Zasłużonych na wzgórzu Herzla w Jerozolimie. Obok rodziny i najwyższych władz państwowych w ceremonii uczestniczyło kilkadziesiąt delegacji z całego świata. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. O szczegółach Jarosław Kociszewski. Szymon Peres spoczął pomiędzy dwoma wielkimi rywalami i partnerami, premierem Itzhakiem Rabinem i Itzhakiem Shamirem. Nad grobem troje dzieci zmarłego odmówiło modlitwę, a kantor izraelskiej armii odśpiewał pieśń El Malei Rachamim. Następnie grób pokryły wieńce złożone przez przedstawicieli władz Izraela i zagraniczne delegacje. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Hołd wieloletniemu przywódcy składają obywatele Izraela. Wcześniej na wzgórzu Herzla padło wiele słów podkreślających historyczną rolę Szymona Peresa w budowie i umacnianiu państwa żydowskiego, a także jego wytrwałość w dążeniu do pokoju. Trzech chińskich rybaków zginęło w pożarze kutra u wybrzeży Korei Południowej. Mężczyźni najprawdopodobniej udusili się dymem po wrzuceniu do jednego z pomieszczeń kutra przez południowo-koreańską straż przybrzeżną granatu błyskowego. Rybacy, zdaniem straży, dokonywali nielegalnych połowów.
Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Trzech rybaków najprawdopodobniej zmarło w wyniku zaczadzenia. Mężczyźni schowali się przed południowo-koreańską strażą przybrzeżną, a ta chciała ich zmusić do wyjścia granatem błyskowym. Granat wywołał jednak pożar. Chińskie MZ stwierdziło, że będzie pilnie przyglądać się sprawie i zażądało wyjaśnień od Korei Południowej. Sprawę śmierci rybaków badają też południowo-koreańscy śledczy. To kolejna sytuacja, która może doprowadzić do zwiększenia napięć między Pekinem i Seulem. W ostatnich miesiącach relacje obydwu stolic uległy ochłodzeniu ze względu na plany rozmieszczenia w Korei Południowej amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Efektowny koniec kosmicznej misji sondy Rosetta. Ostatnim jej manewrem było uderzenie w powierzchnię komety 67P, którą sonda obserwowała z bliska przez ostatnie 2 lata. A była to pierwsza taka misja w historii podboju kosmosu. Wyjaśnia to Rafał Matriuk. Plany budowy takiego statku powstały w latach 80. Sondę wystrzelono 12 lat temu. Pokonała ona łącznie 8 miliardów kilometrów. Przez ostatnie 2 lata obserwowała z bliska kometę 67P. Wysłała także na jej powierzchnię lądownik, wyposażony m.in. w polski sprzęt. Teraz eksperci Europejskiej Agencji Kosmicznej zgodnie z planem stracili z nią kontakt, co oznacza, że manewr uderzenia w powierzchnię zakończył się sukcesem. Patrick Martin jest szefem misji. To było spore wyzwanie, ale daliśmy radę. Mamy tu najlepszych ludzi i jesteśmy z nich dumni. Rosetta badała kometę do samego końca. Naukowcy mówią, że analiza wszystkich danych potrwa jeszcze 2 lata. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. No i właśnie, czas wrócić teraz na ostatnie kilkanaście minut do kraju. Prokuratura wznowi przynajmniej kilkanaście śledztw w sprawie warszawskich reprywatyzacji. Tak dowiedziała się nieoficjalnie informacyjna agencja radiowa. Najpóźniej w przyszły czwartek zakończy się analiza materiału i opracowanie sprawozdania końcowego warszawskiej prokuratury regionalnej. Więcej na ten temat wie Mariusz Pieśniewski. Trwają ostatnie analizy dokumentów sprzed lat. Śledczy mieli do sprawdzenia ponad 80 tomów z załącznikami. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, wynika, że przynajmniej kilkanaście z ponad 40 spraw zakwalifikowano jako spełniające wymogi do ponownego wszczęcia śledztwa. Lista spraw dotyczących reprywatyzacji w Warszawie do ponownego zbadania może być dłuższa, ale na szczegóły przyjdzie nam poczekać do finalnego sprawozdania, które ma się pojawić w połowie przyszłego tygodnia. Już teraz 9 postępowań w tym dotyczącego najdroższej działki w Polsce nie badają stołeczni śledczy, ale prokuratura we Wrocławiu. Marzena Kruk przyznała się do części nieprawidłowości w swoich zeznaniach podatkowych. Jedna z głównych bohaterek warszawskiej afery reprywatyzacyjnej w maju wysłała list w tej sprawie do prokuratury. Była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, napisała, że w 2012 roku zapomniała wpisać do oświadczenia majątkowego ponad 8 milionów złotych, w tym 2 milionów odszkodowania reprywatyzacyjnego od władz stolicy. To tylko część nierozliczonych środków, o jakie jest podejrzewana, mówi wrocławski prokurator regionalny Piotr Kowalczyk. W aktach, które otrzymaliśmy z Warszawy, znajdowało się takie oświadczenie pani Marzeny Kruk, w którym opisuje błędy, jakie popełniła przy składaniu oświadczeń majątkowych. Treść dokumentu wskazuje na to, iż jako pani Marzena Kruk zdała sobie, że powiem, post factum sprawę z tego, iż popełniła pewne błędy, a więc stara się, że tak powiem, wykazać w tym piśmie, iż wypełniając poszczególne oświadczenia za konkretne lata, czyniła to nieświadomie. W dokumencie, do którego dotarła Rzeczpospolita, Marzena Kruk, sprawa nieujawnionych w 2012 roku dochodów, skwitowała słowami: jest mi po prostu wstyd. 2 tygodnie temu 9 śledztw dotyczących nieruchomości w stolicy zostało przekazanych z prokuratury okręgowej w Warszawie właśnie do Wrocławia. Dotyczą one m.in. działki przy Chmielnej 70, czyli przy obecnym placu Defilat 1 oraz domu, który stoi przy Kazimierzowskiej 34. Ich łupem mogło paść niemal 50 milionów złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło grupę przestępczą, która miała wyłudzić 40 milionów złotych unijnych dotacji oraz 9 milionów złotych z nienależnego zwrotu podatku VAT. Rano zatrzymanych zostało 14 podejrzanych osób. Paweł Pawlica. 40 milionów złotych unijnej dotacji było przeznaczone na nieistniejącą inwestycję, a pieniądze miały być przeznaczone na innowacyjny projekt.
takich projektów, które miały pobudzać, rozwijać polską przedsiębiorczość, a które zostały w pełni zmarnotrawione, bo przejęły je grupy zorganizowanych przestępców. Mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Krakowie. W chwili obecnej nie możemy udzielić żadnych bliższych informacji na temat mechanizmu działania tej grupy przestępczej. Nie był on z pewnością specjalnie wyrafinowany, natomiast okazał się bardzo skuteczny. W związku ze śledztwem agenci CBA od rana przeszukują 24 miejsca na terenie kilku województw. Podejmowane są czynności zmierzające do tego, żeby zabezpieczyć majątek, który został kosztem państwa i różnych innych instytucji wyłudzony. 14 zatrzymanym osobom zostaną postawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia znacznych sum pieniędzy. 2 października to Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przez aklamację przyjął Sejm 25 września 2015 roku. Inicjatorami ustanowienia Dnia Pamięci były trzy środowiska. Społeczny Komitet do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Woli. Według różnych szacunków w powstaniu zginęło od 130 do 180 tysięcy lub nawet blisko 200 tysięcy cywilnych mieszkańców. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli, poseł PO Michał Szczerba, powiedział, że w tym roku dzielnica Wola włącza się w obchod. To na Woli w pierwszych dniach sierpnia odbyła się tak zwana rzeź Woli. Zginęło około 50 tysięcy mieszkańców dzielnicy bestialsko zamordowanych, zastrzelonych przez niemieckich okupantów. Przewodnicząca Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy Wanda Traczyk-Stawska powiedziała, że podczas powstania miała z ludnością cywilną kontakt jako żołnierka AK. Podkreśliła, że mimo zbliżającej się dziewięćdziesiątki stale jest gotowa do walki o pamięć o tych ludziach. Bo to nie ma porównania, co przeżywa żołnierz. Jest wysoka adrenalina i nawet człowiek nie czuje, jak dostanie w pierwszej chwili. A ludność cały czas w strachu, w piwnicach, odpowiedzialna za swoje małe dzieci, za swoich starych rodziców. Trzeba rozumieć, jak straszna jest wojna, jak okrutni byli w tym czasie Niemcy, żeby docenić postawę tej ludności. Wanda Traczyk-Stawska powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa, że Sejm ustanowił Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy przez aklamację. W kwestii cmentarza wyraziła szczególną wdzięczność prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu i prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz. Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli rok akademicki. Inauguracja miała szczególny charakter, bo w tym roku przypada 200-lecie uczelni. Rektor Uniwersytetu, profesor Marcin Pałys, mówił o zmianach na Uniwersytecie, które będą możliwe dzięki wsparciu finansowemu państwa. Powtarzam przy każdej okazji, że nasz Uniwersytet chce być Uniwersytetem badawczym. A więc jakim? Takim, który przede wszystkim prowadzi badania na najwyższym poziomie i dzięki temu świetnie kształci, gdyż jakość kształcenia wynika właśnie z doskonałości w nauce. Będziemy mogli naszym studentom zaoferować unikalne nauczanie tylko wtedy, gdy na wszystkich uniwersyteckich wydziałach to badania będą miały pierwszoplanowe znaczenie. Uniwersytet Warszawski stawia na rozwijanie badań interdyscyplinarnych i powołanie ośrodków, które będą udostępniały uniwersyteckie zasoby. Rektorowi zależy także na przyciągnięciu zagranicznych studentów, którzy później, kontynuując studia lub karierę w innych ośrodkach, staną się naszymi ambasadorami. Uniwersytet już dziś przyciąga ich dobrym kształceniem, ciekawymi tematami badań i inspirującym środowiskiem. Trzeba jednak poprawić to, co może ich zniechęcać, na przykład nieodpowiednie warunki pracy i studiowania. Modernizacja uczelni sprawi, że te bariery znikną. Dodatkowo zamierzamy stworzyć fundusz stypendialny dla studentów zagranicznych. Rektor Marcin Pałys poprosił o wsparcie ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra spraw zagranicznych, by rok 2018, stulecie odrodzenia Polski, został ogłoszony rokiem promocji polskiej nauki na świecie. Tymczasem wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego studia na Politechnice Lubelskiej rozpoczyna, uwaga, 8-letni Kamil Wroński. Uzdolniony uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej będzie zajmował się mechatroniką, mówi rzeczniczka uczelni Iwona Czajkowska-Deneka. Dostanie już niedługo indeks Politechniki Lubelskiej i będzie uczęszczał na zajęcia z naszymi studentami. Do tej pory Kamil kształcił się na Politechnice Lubelskiej w ramach indywidualnego toku studiów. Przychodził raz, dwa razy w tygodniu i miał zajęcia z konkretnym wykładowcą. Natomiast teraz będzie musiał brać aktywny udział w laboratoriach, będzie musiał uczęszczać na wykłady. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jest to nowe wyzwanie zarówno dla niego, jak i dla uczelni.
a chłopiec będzie musiał pogodzić lekcje w szkole i zajęcia na uczelni, dlatego na Politechnice będzie odbywał tylko 2 lub 3 razy w ciągu tygodnia. Radom jest pierwszym miastem w kraju, które korzystając z finansowego wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju będzie rewitalizować Starówkę. Pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży udziałów i pożyczki. Z radomskich doświadczeń mogą teraz czerpać inne samorządy. Negocjacje trwały rok, bo nikt nigdzie wcześniej nie zastosował takiego rozwiązania. Jak mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, po analizach prawnej i ekonomicznej, wniosek był jeden. To się opłaca, dlatego radomskie rozwiązanie warto pobierać. Tym projektem w Radomiu, rewitalizacją miasta kazimierzowskiego, stworzyliśmy nową jakość, nową formułę finansowania tego typu inwestycji. Jak dotąd nie realizowano w innych samorządach. Być może ten model radomski będzie w tej chwili mógł być powielony również w innych miastach. Poza samorządem, partnerem Polskiego Funduszu Rozwoju będzie miejska spółka Rewitalizacja, wyjaśnia jej szef Mariusz Brus. Nowy udziałowiec wchodzi z tymi środkami, wykupuje udziały rzędu 1 000 000 zł, reszta pochodzi z pożyczki od tego udziałowca, od PFR-u, pożyczka rzędu maksymalnie 19 300 000 zł na 2 projekty inwestycyjne na mieście kazimierzowskim. Na realizowanie zadań, które są przedmiotem umowy, samorząd będzie miał 5 lat. A już od jutra audycja dziecięca w radiowej jedynce wraca do tytułu Radio Dzieciom oraz do tradycyjnej pory nadawania, czyli 19.30. Będą też zmiany w ramówce cyfrowego Polskiego Radia Dzieciom. W Radiu Dzieciom codziennie od poniedziałku do piątku będzie można posłuchać najlepszej literatury współczesnej dla najmłodszych. W weekendy w audycji pojawią się goście. Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym co jakiś czas będzie też można posłuchać przygotowanych specjalnie dla tego programu słuchowisk. Od soboty swoją ramówkę aktualizuje cyfrowe Polskie Radio Dzieciom. Od 16.15 do 17.00 nowością mają być audycje, dzięki którym będzie można uczyć się języków obcych oraz zapoznać z nowymi grami planszowymi dzięki emitowanej w piątki audycji Twoja Kolej. Nowością będzie też pasmo Wieczorne Pogaduchy między 19.00 a 21.00, które ma przygotować najmłodszych do snu. Dla najstarszych w godzinach od 23.00 do 1.00 w nocy zaplanowano pasmo poświęcone muzyce jazzowej. W soboty w godzinach od 12.00 do 13.00 będzie można posłuchać audycji Agnieszki i Sergiusza Pinkwartów, jak Dorosnę, będę wielki, prezentującą dzieciństwo wielkich osobistości jak Einstein czy Mozart. Chwilę później, między 13.00 a 14.00, Bajkowy Ogród i Pascal Kaczorowski zabiorą swoich słuchaczy w świat roślin. Familijny przegląd kulturalny pod nazwą Kulturoteka nadawany będzie między 16.00 a 17.00, a w nim o 16.15 klub Książko-Maniaka, przygotowywany i prowadzony przez Agnieszkę Kunikowską. Z kolei od 18.00 do 19.00 w audycji Co z tą bajką dzieci obecne w studiu wraz z Kariną Kunkiewicz będą opowiadały wymyśloną na poczekaniu bajkę. 24 godziny w Polsce i na świecie. I w tym baśniowym nastroju kończymy dzisiejsze wydanie. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Jest pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. W siedzibie Kancelarii Premiera zainaugurowano działalność Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. To gremium złożone z szefów kilku resortów ma koordynować gospodarcze prace rządu. Na jego czele stanął wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, a pierwsze obrady otworzyła premier Beata Szydło. Szefowa rządu dała do zrozumienia, że choć nie będzie uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach komitetu, to będzie uważnie śledzić efekty jego pracy. Ja oczekuję również od państwa, że przedstawicie plany co do ustaw, które będziemy jeszcze przyjmowali do końca tego roku, harmonogram działań i plan na rok przyszły. Mamy mapę drogową ustaw, które przedstawimy do końca tego roku, mówił wicepremier Mateusz Morawiecki. W Ministerstwie Rozwoju liczba gotowych projektów ustaw jest 12. Są to głównie ustawy dotyczące
dotyczące swobody działalności gospodarczej. A głównym gospodarczym celem rządu jest znalezienie równowagi między wydatkami społecznymi a stabilnym budżetem. Żeby zapewnić spójność budżetu, żeby nie doprowadzić do napięć w budżecie niepotrzebnym, jednocześnie zabezpieczyć te 30 dodatkowych miliardów, które przekazaliśmy polskim rodzinom, polskim seniorom. W innych resortach gotowych jest kilkanaście projektów ustaw, między innymi prawo wodne i energetyczne, a także kodeks budowlany. Karol Darmor, Polskie Radio. Według posłów Platformy Obywatelskiej Prawo i Sprawiedliwość chce ograniczyć edukację kulturalną w szkołach. PiS odpiera zarzuty, tłumacząc, że kreatywność i innowacyjność można rozwijać także na innych zajęciach, nie tylko takich jak plastyka czy muzyka. W opinii byłej minister edukacji Krystyny Szumilas reforma wprowadzona przez minister Annę Zalewską jest źle przygotowana. Wprawdzie nie ma jeszcze podstawy programowej, ale jej zdaniem z ramowych planów nauczania wynika, że edukacja kulturalna i artystyczna zostanie ograniczona o 20%. Zmniejszy się liczba godzin muzyki, plastyki, znikną ze szkoły zajęcia artystyczne. I dotyczy to szczególnie szkoły podstawowej. Ta szkoła wyłaniająca się z dokumentów, które przygotowuje Prawo i Sprawiedliwość, ma przygotować ucznia podporządkowanego władzy, ucznia, który nie myśli, który wykonuje polecenia. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji Marzena Machałek z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że reforma jest na razie na etapie przygotowywania projektów i zadeklarowała gotowość do dyskusji. Jej zdaniem mówienie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce budować ideologiczny program i plan, to bzdury. Chcemy uczyć też kreatywności, wprowadzając szachy od pierwszej klasy. Chcemy uczyć języków, chcemy uczyć historii i budować tożsamość narodową, ale też chcemy uczyć nowoczesności i nowoczesnego poruszania się w rzeczywistości, w rzeczywistym świecie. Nie da się zaspokoić wszystkich oczekiwań i pewnie jakieś ograniczenia, jeżeli będzie więcej jednych przedmiotów, jakieś ograniczenia będą w innych przedmiotach. Posłowie Platformy Obywatelskiej przypomnieli, że edukacja kulturalna została przywrócona w szkołach w 2008 roku po dyskusjach ze środowiskami twórczymi. Według Marzeny Machałek Platforma doprowadziła do zapaści polskiej edukacji i ograniczenia kształcenia ogólnego, nie tylko historii, ale także fizyki, chemii i innych przedmiotów. Będzie kolejna transza pomocy dla producentów mleka. Wsparcie jest możliwe dzięki środkom z Komisji Europejskiej na zmniejszenie produkcji. To efekt niedawnych trwałych spadków cen skupu mleka i artykułów mleczarskich w krajach Unii Europejskiej. Karolina Dziewulska-Siwek z Agencji Rynku Rolnego powiedziała, że dodatkowe wsparcie jest możliwe, bo po rozdzieleniu pierwszej transzy pomocy została jeszcze część środków. Pozostałe będzie trzeba jednak podzielić na wszystkie kraje członkowskie. W pierwszym rozdaniu ze 150 milionów euro państwa członkowskie złożyły zapotrzebowanie na 99%, czyli na drugi okres redukcji pozostał tylko 1%, co jest równoważne 1,5 miliona euro, co stanowi prawie 11 milionów kilogramów mleka podlegającemu ograniczeniu. Co ważne, o pieniądze w kolejnej turze ubiegać powinni się ci, którzy nie wnioskowali o to w pierwszym naborze, powiedziała Karolina Dziewulska-Siwek. Producenci mleka, którzy otrzymali przydział na pierwszy okres redukcji, nie powinni ubiegać się o pomoc ponownie, ponieważ złożenie powtórnego wniosku będzie skutkowało odrzuceniem pierwszego i drugiego wniosku. Zainteresowani producenci mogą składać wnioski do oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego do 12 października. Mężczyzna, który w niedzielę uciekł białostockim policjantom z budynku prokuratury, wkrótce usłyszy za to prokuratorski zarzut. Niewykluczone, że przed sądem odpowiedzą też jego znajomi, którzy przez kilka dni pomagali mu w ukrywaniu się. Chodzi o trzy osoby, które zatrzymano wraz z poszukiwanym 26-latkiem, poinformował rzecznik podlaskiej policji Andrzej Baranowski. Sprawa ucieczki jest badana przez policję i prokuraturę, która sprawdza, czy pilnujący funkcjonariusze nie pomogli mężczyźnie w ucieczce. Z nieoficjalnych informacji wynika, że skuty 26-latek zamknął policjantów w pomieszczeniu, bo zostawili klucze w zamku drzwi, potem w kajdankach i klapkach, mimo dozoru ochrony i elektronicznych zabezpieczeń, wyszedł z budynku i uciekł. Poszukiwano go kilka dni. Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie, lokalnie możliwe burze. Bez opadów głównie na południu oraz na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni to na północnym zachodzie i na wybrzeżu do 22 w centrum i 23-24 na południu kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie pierwszej w Polskim Radiu 24. Posłuchajmy teraz rozmowy o trudnej sytuacji Greków. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Paweł Lekki, witam Państwa i witam naszego gościa. Dziś pan Lukas Notopoulos, Grek, od lat mieszkający w Polsce, robiący tu interesy, no i obserwujący bacznie wydarzenia w swojej ojczyźnie. Dzień dobry, dzień witam dobry, pana. Witam. No, dawno nie mówiliśmy o Grecji, trzeba przyznać, a to przypomnę, na skutek kryzysu ekonomicznego, rozmów na temat zadłużenia, no był naprawdę gorący temat. Potem fala uchodźców, kryzys migracyjny trochę zepchnął nam Grecję, przykrył, choć bardzo mocno dotknął także właśnie Grecję. No ale ten problem wciąż niestety istnieje. Zacznijmy od tego, że w Grecji właśnie teraz ustawiają się ogromne kolejki przed zakładami dostarczającymi wodę i prąd. No bowiem okazało się, że przyszła taka zapowiedź, że Grecy, którzy notorycznie nie płacą rachunków, no to stracą możliwość korzystania z tych dobrodziejstw, takich jak dostarczanie gazu czy wody. 1,5 miliona Greków zalega na bagatelną kwotę, a właściwie nie bagatelną, 146 milionów euro. W kraju takim, nazwijmy to, przepraszam za to sformułowanie, normalnym europejskim kraju, u nas na przykład, po 3 tygodniach przychodzi takie awizo, pan nie zapłacił, my panu odetniemy prąd, wodę, gaz, a tutaj wielomilionowe zaległości. Jak to jest w tej greckiej gospodarce? Tutaj są dwa podstawowe powody. Pierwsze oczywiście, że w Grecji nigdy nie było szacunku ze strony greckich obywateli wobec sektora publicznego. Nawet te osoby, które pracowały w sektorze publicznym lub też urzędnicy, traktowały tak naprawdę ten sektor publiczny po macoszemu. Często zresztą były te przypadki takie, że ktoś pracował w ciągu dnia w sektorze publicznym, a tak naprawdę miał inną pracę, do której na przykład prowadził działalność gospodarczą. Rządy w ostatnich 7-8 latach praktycznie próbowały ukrócić tą praktykę i po części to się udało zrobić poprzez takie krzyżówki w systemach bankowych, na przykład czy sprawdzanie po prostu skąd pochodzą pieniądze, przelewy, więc odzywali się na przykład do osób, które prowadziły podwójną działalność lub które na przykład miały podwójne prace w tym samym czasie, co też byłoby wykonalne, tak, bo nie można być w tym samym miejscu, w dwóch miejscach tego samego dnia. Czyli tu etat, a tutaj praca. Tak. Co więcej, sektor publiczny, tak na przykład jak właśnie usługi dostarczania wody, prądu, czy na przykład też gazownia, która należy do Skarbu Państwa w Grecji, też nigdy nie ubiegały się o swoje prawa, nie monitorowały, nie było po prostu takiego systemu windykacyjnego. Zresztą jakbyśmy popatrzyli na przykład Polski, że z jednej strony mamy bardzo rozbudowany system windykacji, nie tylko prawnej, ale też takiej powiedzmy przedsądowej, a z drugiej strony mamy też bardzo rozbudowany system biur tak zwanych informacji gospodarczej. Przypomnę tutaj, że jeżeli na przykład ktoś się spóźnia ze spłatą na przykład zwykłego rachunku za telefon komórkowy na 200 zł 60 dni, no to po pierwsze oczywiście zostanie odcięta ta usługa bardzo szybko, a po drugie już nie będzie mógł nawet się ubiegać o nic więcej. No właśnie, a skoro wymienił pan kwotę, tutaj ludzie z małymi długami, poniżej 500 euro, w ogóle się nie zainteresowali tym, bo usądzili, że no, o tak drobne sumy nikt nie będzie zabiegał. No, ci, którzy tam mieli duże, solidne zadłużenie, to owszem się przejęli, tak, bo można to na raty rozłożyć. Tak, a po drugie jeszcze mamy oczywiście tą całą sytuację kryzysową, że Grecy jednak ustawiają priorytety, czy co będą płacić. I państwo, tak samo jak państwo zahamowało proces eksmisji, bo przypomnijmy, że grecki sektor bankowy ma poziom kredytów straconych na prawie ponad 50%. Przypomnijmy, w Polsce to jest poniżej 10%, tak? Poniżej praktycznie 5% kredytów straconych. Taki procent grozi katastrofą. Katastrofa w Grecji jest katastrofą w sektorze bankowym, bo to jest 100 miliardów euro. 100 miliardów euro. Kraj, który ma PKB na poziomie niecałych 200 miliardów euro. Ma 100 miliardów euro. Co ciekawe, nie płacą nawet ci Grecy, którzy mają na to pieniądze. No, co do tego jeszcze nie ma ani dowodów, ani statystyk. Oczywiście jest taka ogólna reputacja, że bogatsi Grecy płacili zawsze mniej, a biedniejsi albo średnia klasa
reprezentacja płaciła więcej. Natomiast jest to pewne, że w trakcie kryzysu na pewno Grecy zmienili też priorytety swoich płatności. Bo jeżeli na przykład zawsze się mówi, że kredyt hipoteczny jest najbezpieczniejszym kredytem, dlatego że stanowi jest pierwszym kredytem, który ludzie zawsze będą płacić, czyli karty kredytowe, nie wiem, telefonu za komórki nie będą płacić, to jednak kredyt hipoteczny w Grecji jednak kredyty hipoteczne w Grecji cierpią ogromne straty, czy portfel kredytów hipotecznych jest praktycznie cały czy na czerwono, ale państwo nie doprowadziło do eksmisji, dlatego że próbuje też ochronić tak zwany pierwszy dom, tak? Czyli jeżeli ktoś po prostu nie ma nieruchomości w drugiej, trzeciej, zakupił ją w celach inwestycyjnych, to zahamowano, zamrożono proces eksmisji. A tam są te domy rodzinne, to przypomnijmy, takie niedokończone budowy, bo prawo wtedy też zwalnia z podatku, no bo rodzina się sprowadzi. Niedokończone to jest budowa pod inwestycję, tak? Czyli jest niedokończona budowa, tak? Nie ma tutaj dokumentu oddania do użytkowania pełnego. Ale ludzie oczywiście mieszkają. Ale ludzie oczywiście mieszkają, tak? No, tak to wygląda, ale wspomniał Pan o tym braku poszanowania w Grecji, czy takim traktowaniu po macoszemu tego sektora państwowego, publicznego. To skąd w takim razie taki opór, i tu dochodzimy do tego kolejnego pakietu reform, który został właśnie przez Parlament Grecki przegłosowany, skąd taki opór przeciwko prywatyzacji, na przykład metra w Atenach? Musielibyśmy trochę przeanalizować ostatnie 35-40 lat greckiego życia politycznego i przypomnieć o tym, że rządy zarówno Paszoku, jak i Nowej Demokracji, Nowa Demokracja, przypomnę, to była zawsze partia prawicowa, raczej bym powiedział nawet konserwatywna, ludowo-konserwatywna, przypominając na przykład niemieckie CDU. I Paszok oczywiście, który niby choć próbował się wzorować na skandynawskich partiach socjalistycznych, natomiast zarówno jedna, jak i druga strona bardzo mocno wspierały nie tylko sektor publiczny, ale to właśnie tę stronę socjalną w Grecji. Nie było nigdy w ostatnich 30 latach w Grecji bardzo mocnej wsparcia państwa dla inicjatywy prywatnej, ale nie mówię tak naprawdę o takich drobnych, małych rzemieślnikach, tylko tak o konkretnych, na przykład czy to startupach, czy po prostu korporacjach, które jeżeli te duże korporacje zatrudnia 1000-2000 ludzi, to nie jest to tylko to, że zatrudnia te 2000 ludzi, ale również robi tak zwaną migrację, tak zwany shift technologiczny, czyli przenosi zarówno technologię, know-how, procesy, procedury, co jak wiemy po przykładzie Polski bardzo pomaga samej gospodarce. No tak, to metro wzbudziło emocje, ale nie tylko metro jest prywatyzowane, ale właśnie zakłady energetyczne, o których mówiliśmy. Może dlatego stąd te monity, że trzeba i wodociągi, że trzeba uregulować te zadłużenie, zanim one trafią w ręce prywatne. Sądzi Pan, że to jest powiązane? Myślę, że na rysie kilku menadżerów zajęło się tematem rachunków wyników i stwierdzili, że jeżeli nie mamy wystarczających przychodów, to może trzeba zobaczyć od strony kosztowej albo od strony na przykład rezerw, czyli należności, które nie zostały opłacone. Na pewno samo greckie państwo ma bardzo wiele jeszcze tutaj do zrobienia strukturalnie, tak? Czyli po prostu taki przykład, o którym Pan mówi, to, że jest duży opór przed prywatyzacją metra. Zawsze można się zastanowić, po co państwu jest metro, tak? Bo po co państwu jest na przykład lotnisko, na przykład. No to dobrze, że sprzedali chociaż te 18 lotnisk Spokojnie mogłoby należeć do władz miejskich. Do władz miejskich, na przykład, albo do jakiegoś takiego konsorcjum typu PPP, tak? Czyli partnerstwo publiczno-prywatnego. Trudno wyobrazić sobie, żeby jakiś minister konkretny w rządzie miał nic lepszego, bo tylko ustalać rozkład jazdy pociągów. Właściwie teraz dobrze Pan to poruszył, bo to jest właściwie jeden z tych takich kluczowych elementów trwających negocjacji z wierzycielami greckimi. Wiemy, że do 17 października grecki rząd zobowiązał się, że te 15 punktów, tak zwanych wrażliwych punktów negocjacji, zostanie rozwiązane. I jak to idzie? Tak naprawdę między innymi to są takie punkty, jak mówiliśmy, o tej prywatyzacji, ale też o stworzeniu, dokończeniu tworzenia tego wielkiego funduszu powierniczego, czyli tego funduszu reprywatyzacyjnego właściwie, to już nie mówię reprywatyzacyjnego w Grecji. To być gwarancja spłacania rat. Wierzyciele MFW razem z EBC wyliczyli, że on może mieć wartość w okolicach 50 miliardów euro. Czyli można na to spojrzeć w ten sposób, że tak naprawdę to ktoś nam to zabiera. Rozumiem, że wielu Greków tak sobie myśli, że mamy długi i teraz ktoś przyjdzie z dużym kapitałem
kapitałem z zagranicy i co, zabierze. No, tak? Przypomnijmy, jaki mamy paradoks Grecji. Partią rządzącą jest partia radykalno-lewicowa. Syriza. Tak. Syriza, która wyznaje zasady, wszystko ma być państwowe, socjalne i teraz oni znajdują się i przed... I co więcej, wygrali pod hasłami, pod że hasłami nie będą rozmawiać i nie tak, będą spłacać nie tego zadłużenia, a wdrażają reformy. Wdrażają reformy, bo muszą, bo są tak naprawdę pod ścianą, ale oczywiście to, że te reformy, ten cały proces się opóźnia, to nie jest efektem tego, że jest niemożność w całym systemie, że po prostu greccy politycy czy urzędnicy są już tak powiedzmy kolokwialnie powiem słabi, tak, że nie są w stanie tego wdrożyć. Po prostu według mnie jest pewna dyrektywa idąca z centrali Syriza, że po prostu jak najmniej dać, dlatego że to jest tak naprawdę walczą też o swoje przetrwanie. Możemy zobaczyć ostatnio w sondaże, Syriza przegrywa, nowa demokracja wygrywa. No tak, bo skoro wygrywało się właśnie pod tymi hasłami, że nie, a teraz się wdraża reformy i protesty są czy słabną, jak pan ocenia to, co się dzieje w Grecji? No bo taki cały czas są. No, ulgi podatkowe zniesione dla tych młodych ludzi, którzy zaczynają start w zawodzie, no dopiero co tak naprawdę wdrożone. Lekarze, prawnicy, farmaceuci. No i ta prywatyzacja, no to... pewnie budzi emocje. Nie tylko budzi emocje, ale też dodatkowo pamiętajmy o tym, że emeryci stracili dodatkowy pakiet, bo tak naprawdę odebrano im coś w porównaniu do polskiego trzeciego filara, tak zwana epikuriki, czyli emerytura, na którą po prostu odkładali dodatkowe pieniądze, która była im wypłacana dodatkowo, a wcześniej do zera. Pracownikom zabrano trzynastki, a nawet chyba czternastki, tak? tak przynajmniej złośliwi komentatorzy dodawali, ale no te straty są solidne, emerytury spadły bardzo. Czy Grecy są zdecydowani kontynuować te reformy? Grecy wiemy o to, że nie mają Grecy nie mają żadnego innego wyjścia. Varoufakis razem z Tsiprasem, czyli obecnym premierem, próbowali przetestować nerwy europejskich decydentów w ubiegłym roku, w lipcu. Przypomnijmy, czym się to skończyło. Ogromnym kryzysem, właściwie kryzysem już na skalę globalną. Dodatkowo kolejnym upadkiem greckiego systemu finansowego, dlatego że wprowadzono kontrolę kapitałową, dzisiaj grecka gospodarka nie podniosła. 18 minut po godzinie pierwszej. Zapraszam teraz na Puls Gospodarki w imieniu Sylwii Zadrożnej i jej gości. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jakub Kurasz z firmy doradczej PWC. Dzień dobry. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Dzień dobry. I Paweł Pelc, radca prawny, wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Po raz pierwszy zbiera się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, kierowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Komitet ten ma koordynować prace gospodarcze i rozwojowe rządu. Nie mamy też poznać harmonogram działań. Czy powołanie takiego ciała, dodam, że tutaj w skład mogą wejść resorty energii, infrastruktury, budownictwa, gospodarki morskiej, rolnictwa, cyfryzacji, środowiska, rodziny, pracy i polityki społecznej, to znak, że rząd stawia na gospodarkę? Paweł Pelc. No chyba na to wygląda, zresztą no, nie jest to pomysł oryginalny, już w przeszłości to ćwiczyliśmy, także jest to rozwiązanie, które w jakiś sposób się sprawdzało niewątpliwie. Jak się nie rozwiąże problemów gospodarczych, to nie da się też rozwiązać żadnych innych, bo jeżeli chce się, nie wiem, przeznaczyć środki na armię, trzeba mieć pieniądze. Jeżeli chce się realizować programy społeczne, też trzeba mieć pieniądze, więc nie ucieknie się od gospodarki, więc być może rzeczywiście ten pomysł na koordynację tego w jednym ręku jest o tyle dobry, że nie będzie tak, że jeden resort będzie pomagał przedsiębiorcom, a drugi usiłując zwiększyć wpływy fiskalne, będzie dokładnie niweczył te efekty, więc ta koordynacja na pewno jest istotna. Jakub Kurasz? Ja się zgadzam też, że koordynacja to jest główny element zwiększający efektywność pracy urzędników w wielu projektach, które realizujemy dla sektora publicznego w Polsce i w Europie. Rzeczywiście to jest najważniejsza kwestia do ustalenia pewnych ram, w jaki sposób urzędnicy ze sobą współpracują, tworząc akty prawne albo jakieś różnego rodzaju regulacje.
podziwiam pana wicepremiera, że zdecydował się na taki krok. Oczywiście to jest ogromna odpowiedzialność, ale też ogromna szansa na to, żeby tą Polskę resortową próbować zmieniać, żeby ją jakby nakierunkowywać w jednym konkretnym kierunku, mającym na celu tak naprawdę zwiększenie dochodów obywateli. To będzie nie lada sztuka. Ja uważam, że powinniśmy dać ogromne kwestie dotyczące jakby zaufania, czyli jakby ten kredyt zaufania panu Morawieckiemu się zdecydowanie należy. No trzymam kciuki, bo kierunek jest słuszny. Jest bardzo dużo zmiennych w takim otoczeniu makroekonomicznym, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, które na pewno mogą nie sprzyjać w przyszłym roku czy w kolejnych latach sytuacji gospodarczej, więc im mocniej się skoordynuje pracę wewnątrz, tym lepiej dla całej gospodarki. Przemysław Kwiecień. Na pewno idea jest dobra, bo jak do tej pory mamy wiele takich konfliktów, nawet na poziomie gdzieś tam założeń. Podam przykład, z jednej strony premier Morawiecki mówi o tym, to jest taka jego jedna z koronnych tez, że trzeba budować polski kapitał. Polski kapitał, rozumiem, różnego rodzaju formy inwestycji, oszczędzania obywateli, również, a być może przede wszystkim za pośrednictwem polskiej warszawskiej giełdy, a z drugiej strony mamy sytuację, gdzie ten drobny kapitał jest miażdżony, powiem wprost, przez ministra energii, który drenuje w sposób bardzo wątpliwy z punktu corporate governance spółki energetyczne, które zamiast dywidendy będą płacić teraz podatki, więc to jest ewidentne granie nie fair przeciwko akcjonariuszom. My tutaj mamy dwie bardzo sprzeczne idee, tak? No nie da się budować kapitału obywatelskiego i zachęcać ludzi do inwestycji długoterminowych, czy w ogóle do inwestycji na rynku kapitałowym, gdzie później rzuca im się pod nogi jakie kłody, tak? Więc minister Morawiecki będzie teraz jakby koordynował i wybierał te rozwiązania. Mam nadzieję, tak? Że właśnie te konflikty gdzieś będą już na poziomie tego komitetu rozwiązane i decyzje będą tam podejmowane i wdrożone, tak? Bo z jednej strony on będzie realizował te swoje zamierzenia i cele, tak? Jeśli chcemy inwestować na długą metę w oparciu o ten kapitał krajowy, to musimy go budować, a z drugiej strony będzie ministrem finansów, czyli będzie musiał patrzeć na ten trudny do zrealizowania budżet, gdzie pewnie do tej pory te dodatkowe pieniądze w postaci podatku były mile widziane. Tak? I to jest jeden tylko z przykładów takich wewnętrznych konfliktów będzie bardzo dużo. Wcale nie jest powiedziane, że to, że minister Morawiecki będzie szefem całej gospodarki, bo ewidentnie tak będzie, to znaczy, że on będzie faktycznie egzekwował te decyzje. On będzie musiał mieć ludzi, którzy będą za nim stali i będą uwierzą w tą jego misję, będą chcieli mu faktycznie w tym pomóc. No rzeczywiście chyba takie najważniejsze teraz pytanie wielu ekspertów stawia to, czy ministrowi Morawieckiemu uda się utrzymać budżet właśnie w ryzach, prawda? Mając z jednej strony ambitne plany rozwojowe, a z drugiej strony no właśnie musi stać na straży. Sam zapowiada, że poziom deficytu nie przekroczy tych 3% PKB, no to są ważne rzeczy i że dodatkowe wydatki będą musiały być skompensowane dodatkowymi wpływami, no ale to też niełatwe zadanie, prawda? Dokładnie tak, bo to jest pytanie, w jaki sposób te wpływy się osiąga i jakie one mają wpływ zarówno na sferę realną, jak i na rynek finansowy, bo tutaj oczywiście olbrzymim wyzwaniem jest to, że oprócz tej koordynacji wewnątrz resortów musi też dojść do klarownej koordynacji w ramach, powiedziałbym, przede wszystkim sieci bezpieczeństwa, ale nie tylko, bo z jednej strony Narodowy Bank Polski jest konstytucyjnie niezależny, a on kształtuje politykę pieniężną, a tak naprawdę ona będzie miała bardzo istotne znaczenie też dla funkcjonowania rządów w kwestiach gospodarczych, jak i Komisja Nadzoru Finansowego. Tutaj za chwilę się kończy kadencja obecnego przewodniczącego i tam jest pytanie, czy działania rządu będą też koordynowane z działaniami nadzorczymi Komisji Nadzoru Finansowego. Też musimy pamiętać, że za chwilę wchodzi w życie ustawa nowa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która włącza kolejnego gracza
na tym polu nadzoru w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który będzie tak zwanym organem resolution, czyli też uzyska daleko idący wpływ na gospodarkę poprzez wpływ na banki. Także to niewątpliwie ta koordynacja nie może się ograniczyć tylko i wyłącznie do Komitetu Ekonomicznego, tylko musi być szersza. No tutaj minister będzie miał swoich przedstawicieli w Komisji, bo zarówno jako minister rozwoju, jak i jako minister finansów. Natomiast pytanie jest, na ile te działania uda się skoordynować i jak w tym nowym układzie też będzie wyglądała rola Komitetu Stabilności Finansowej. Więc to jest wszystko bardzo ciekawe, bo ta infrastruktura instytucjonalna będzie musiała zadziałać w nowej rzeczywistości. No, skoro o niej też już mowa, to wicepremierowi będzie podlegać w sumie prawie 64 tysiące urzędników. Głównie to są urzędnicy Ministerstwa Finansów. Może te zmiany struktury pomogą jakoś tutaj rozwiązać ten problem? Może to jest jednak nadmierna administracja? Jakub Kurasz? Oczywiście wcześniej należałoby zrobić odpowiednie analizy, żeby w 100% powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, jak pani redaktor mówi. Można tylko jakby na oko domniemywać, że efektywność pracy urzędników można byłoby zdecydowanie zwiększyć, ale nie tylko i wyłącznie jakby redukując liczbę, mówiąc tak bardzo potocznie, liczbę osób zatrudnionych, ale tak naprawdę na przykład nakreślając im cele bardzo konkretne, mierzalne i cały czas te cele w jednej jakby prowadzić. W ten sposób ci pracownicy mniej więcej wiedzą, do czego dążą, z czego są rozliczani. No to są naprawdę proste rzeczy, które funkcjonują w wielu prywatnych czy międzynarodowych firmach, gdzie pracownicy wiedzą, w jakim kierunku i czego się od nich oczekuje, w jaki sposób mogą zwiększać jakość swojej pracy. Więc myślę, że jest naprawdę dużo elementów, które powinny ulec zmianie i poprawie i myślę, że przestrzeń ku temu będzie ogromna. A propos jeszcze budżetu, to największym wyzwaniem jest przyspieszenie tych dużych inwestycji.